Tomasz Kędziora podpisał nowy kontrakt z Lechem Poznań. Obrońca kolejorza i reprezentacji Polski związał się z klubem do 2018 roku. Cieszę się bardzo. Od dłuższego czasu już były prowadzone rozmowy na temat mojego kontraktu, przedłużenia umowy i cieszę się, że już teraz dopięliśmy wszystko na ostatni guzik i mogłem przedłużyć kontrakt. Jesteś podstawowym graczem u trenera Skorży, grasz w reprezentacji Polski, a zatem klub chce zostawić u siebie takiego perspektywicznego piłkarza. Jak ty się czujesz z taką opinią o tobie? Ja się cieszę, że jestem podstawowym zawodnikiem. Mam nadzieję, że w przyszłej rundzie też będę i będę to udowadniał na boisku i na każdym treningu. I myślę, że dużo jest przede mną i mam nadzieję, że dużo da się osiągnąć tutaj z Lechem. Podpisałeś kontrakt, czyli Lech walczy o tytuły, ma być Mistrzostwo Polski, mają być europejskie puchary. No i w perspektywie najlepsi gracze mają wyjechać do tych najlepszych światowych lig. Jaką ligę ty byś sobie wymarzył dla siebie gdzieś tam w tej dalszej przyszłości? Najpierw myślę przede wszystkim, żeby zagrać tutaj w lidze europejskiej, zdobyć Mistrzostwo Polski i walczyć o najwyższe cele tutaj. I później zobaczymy, to będzie efekt uboczny tego, że drużyna będzie grała dobrze, a mi może się uda wyjechać za granicę. Czy to, że podpisałeś nowy kontrakt, wpływa jakoś na ciebie? Będzie wpływać na twoją dyspozycję, więcej pewności siebie, większy spokój? Czy to nie masz takiego znaczenia do tego, co się dzieje na boisku? Nie, myślę, że ja tak samo podchodzę do każdego spotkania, czy miałbym kontrakt 3-letni, czy ostatnie dni, to myślę, że dałabym się wszystko na boisku i tak będzie, tak jak mówię.